porozmawiamy na temat tego, jak się można pozbyć kleszcza. I w wielu od razu miejscach, jeżeli będziecie szukali w internecie, a większość osób takiej wiedzy, jak coś złapie, to pewnie rozgląda się po necie, znajdziecie takie informacje jak wykręć kleszcza w przeciwną stronę do ruchów wskazówek zegara, posmaruj kleszcza benzyną, posmaruj kleszcza masłem, posmaruj kleszcza alkoholem, posmaruj kleszcza nie wiem czym jeszcze. I tutaj od razu Wam na wstępie powiem, smarowanie kleszcza, oczywiście znajdziecie takie informacje, szczególnie w książkach do survivalu. Idziecie survivalowo, daleko od ludzi, od punktów medycznych, no to spoko, no nie macie innego wyboru. Musicie kleszcza, powiedzmy, zasmarować czymś, aby Wam on odpadł, ale to się stosuje w survivalu. Natomiast jeżeli jesteście w warunkach domowych, jeżeli macie dostęp do jakiejś służby medycznej, no to tutaj już raczej nie smarować kleszcza, bo ten kleszcz Wam się wyżyga do tej wgryzienia, a jeżeli jest nośnikiem choroby, no to Wam mogą wystąpić poważne powikłania po takim czymś. Dlatego jeżeli kleszcz macie mało wpiętego, czyli powiedzmy on się wpiął niedawno, nie ma dużego zaczerwienienia albo w ogóle nie ma zaczerwienienia, a widzimy, że mamy kleszcza, tutaj się z tym zgodzę, łapiemy go pincetą przy samym łbie, czyli jak najbliżej ciała, przy samej skórze łapiemy go pincetą, delikatnie, nie mocno, żeby go tam urwać, i wykręcamy faktycznie w przeciwną stronę ruchów zegara. I to generalnie działa, bo sam już kilka razy stosowałem. Następna sprawa, jeżeli macie kleszcza, który jest mocniej wpięty, no to generalnie możecie kupić taką maszynkę, to jest dostępne w internecie, specjalne maszynki do wykręcania, wyciągania kleszczów. Ale jeżeli on jest za mocno wpięty, rumień naprawdę już powstał jakiś, jest takie dosyć duże wybrzuszenie, to tutaj już nie polecam samemu dziabania przy tym kleszczu. Od razu idźcie do lekarza. Nie szukajcie wiedzy na forach, jak wykręcić kleszcza, jak go zasmarować, bo jeżeli powstał duży rumień, no to już jest niedobrze generalnie. On już jest za mocno wpięty i może podczas Waszego wyjmowania nastąpić pewne powikłania. Dlatego idźcie z tym do lekarza. Lekarz Wam nie rozcina tej skóry, jak czytałem na niektórych forach, że on bierze skalpel i Wam wycina go. To jest totalna bzdura. On Wam albo go delikatnie wyjmie specjalistyczną pincetą, albo specjalistycznym płynem, którego nie kupicie, Wy sami sobie posmaruje i także go wyjmie i pincetą. Nawet nie poczujecie tego czegoś, a naprawdę dla Was będzie to dużo bezpieczniejsze. Wizyta jest darmowa, trwa ona dokładnie około minuty, więc warto udać się w przypadku złapania kleszcza do lekarza, jeśli jest mocniej wpięty, a jeżeli słabiej, no to tak jak mówiłem, przeciwne strony ruchu zegara, i po problemie. Natomiast smarowanie, niedobre rozwiązanie, nie polecam, nie stosujcie tego. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać do tego filmu więcej, zapraszam oczywiście do napisania komentarza poniżej. Dzięki za obejrzenie filmu. Cześć!